Dzień dobry, jestem Rewary, na przed Państwem dzisiaj e-sportowy contencing. Skończyła nam się pierwsza kolejka LEC, więc chciałbym sobie o niej trochę pogadać. Oglądałem większość spotkań, gadałem też sporo właśnie na streamach o tych gierkach i tak wtedy właśnie podczas streama stwierdziłem, że a może by jakiś content na YouTube'a też można było nagrać, taki e-sportowy rzeczywiście. Coś o grach, które się wydarzyły, coś o grach, które będą teraz w weekend. I może, kto wie, może zrobimy z tego serię. Dajcie znać w komentarzach, czy fajny pomysł, czy są ludzie, którzy są zainteresowani. Aczkolwiek właśnie ten pierwszy odcinek e-sportowy zrobił fajne viewsy, fajnie tam komentarze, także stwierdziłem, że a może. Więc jak coś, zostawcie kciuki, zostawcie komentarze. I oczywiście partnerem odcinka jest STS. Także tak jak ostatnio, dla ludzi, którzy jeszcze nie mają konta, to z linkiem, który jest w opisie, albo po prostu z kodem Nerwarien, macie bonusy do 1560 zł bonusu. Na czym to polega? Po każdej z trzech pierwszych wpłat dostaniesz dostęp do bonusu. Za pierwszą wpłatę do 300, za drugą do 500, za trzecią do 700. Tak samo pierwszy kuponik, który puszczacie i wam nie wyjdzie, to do 100 zł, jeśli taki postawicie, to wam go po prostu zwrócą. I tak samo możecie sobie zrobić tutaj zadanka, dzięki którym można przytulić 60 zł bonusu. Takie rzeczy, jak ktoś jeszcze nie ma konta. Oczywiście plus 18, przypominam. Także na początek myślę, że sobie coś przypomnimy. Jeśli ktoś nie oglądał, to jest parę takich meczów, które myślę, że warto sobie obejrzeć po prostu. I tak samo też później sobie stwierdzę, co tam fajnego jest w następnym tygodniu. Po pierwsze, mecze, które były całkiem niezłe. No G2. To, co pokazali w pierwszym meczu i może też ogólnie o drużynach, jakie są moje odczucia po tych trzech meczach. No to właśnie G2 ogólnie bardzo clean i kurczę, no dużo ludzi mówiło, że fajnie wyglądają na scrimach, na treningach, ale no to naprawdę jest kurde mocny zestaw. Gierka na Fnatic, no jeśli ktoś lubi jednostronną grę do jednej bramki, że tak powiem, to polecam sobie obejrzeć tutaj tą powtórkę. Tutaj na Astralis, no to chyba nie było co oglądać. Excel myślałem, że trochę więcej pokażę. Ogólnie Excel jeszcze takie trochę shaky bym powiedział, trochę jeszcze nie wyglądają. No ten skład na papierze jest dobry, ale no coś tam nie gra. Coś tam jeszcze nie gra, no i też no dość ciężkie mieli, ciężkie mieli mecze tutaj te dwa, no bo i na KOI, i na G2, to wiadomo. Ale na BDS dali radę, więc okej. Okay. Co do Vitality, mecz Fnatic na Vitality polecam mocno obejrzeć. Moim zdaniem Fnatic powinno wygrać ten mecz, ale odwalili totalną lipę. No i tam jakaś taka niepewność. No i też po prostu wiecie, no pierwsze gry w sezonie, no może się to po prostu noga powinąć, trzeba po prostu uważać. No ale też tak samo właśnie każdy z każdym gra po razie i będą wypadać. Dwie drużyny ostatnie, przypominam jak coś. Także no te gry są na wagę złota, aczkolwiek no wystarczy być tylko top 8, więc nie powinno być to chyba trudne dla Fnatic czy tam dla jakiegoś Excel, tak mi się przynajmniej wydaje. Co do jeszcze takich gier, które warto wspomnieć, no myślę, że fajnie sobie zobaczyć gry Jankosa i jego nowego zespołu, czyli Heretics, ale no muszę przyznać, no nie jest tam jakoś tak super kolorowo. Tutaj ta gierka na SK myślę, że też była w zasięgu ręki Heretics, ale no strollowali trochę tam z tymi bramkami z bazy, trochę szkoda. Ale no jest tam potencjał, ale no nie jest to, wiesz, nie jest to poziom G2 po prostu, no. No nie ma się co oszukiwać. Co jeszcze warto wspomnieć? KOI myślę, że całkiem fajnie sobie czyściutko gra. Spoko, spoko mecze. Zaskoczenie spore, że Fnatic wygrało na KOI. W ogóle KOI miał 2-0, Fnatic miał 0-2. I to, że właśnie Fnatic wygrało, no dość godne podziwu. No ale gdyby Fnatic zaczęło 0-3, no to byłby przypał. I właśnie a propos jeszcze Fnatic, to dużo ludzi jakoś tak bardzo niefajnie podchodzi do Reklesa i chyba chcą, żeby Upset wrócił. Upset też rzucił w ogóle tweeta, jakiś tam chyba uśmieszek czy coś w tym stylu, jakaś emotkę dał, chyba po pierwszym meczu albo po drugim. No i ludzie zaczęli po prostu mówić, no po co my tego Reklesa wzięliśmy do Fnatic, jak Upset no jest na ławce, prawda, cały czas, więc kto wie, jeśli Fnatic dalej nie będzie performowało, może po prostu Upset wróci, kto wie. Co do jeszcze takich gierek, te gry w ogóle BDS, dosłownie jedną grę widziałem, bo no lipę grają znowu, kurczę. Średnio się to BDS ogląda. Tutaj w ogóle będzie mecz Astralis na BDS, no to raczej nie będzie oglądane. Nie będę oszukiwał. I chyba tyle z tych meczyków. No G2 na Fnatic, no bardzo jednostronny, już mówiłem wcześniej. Vitality na Heretics, no tutaj też bez podjazdu. Vitality ogólnie fajnie wygląda, ładnie. Myślę, że aktualnie G2 jest lepsze od Vitality, takie mam wrażenie. Ale jest potencjał, że to Vitality jeszcze się może poprawić. No ale G2 jest na razie naprawdę przerażające, że tak powiem. No i co do meczów w następnym tygodniu, to sobie kuponik jakiś zrobimy zaraz. Ale przelecimy sobie te mecze, które myślę, że warto po prostu zobaczyć. No otwarcie jest tutaj, te dwa pierwsze mecze. No lipa, nie oszukujmy się. Ale już trzy kolejne są bardzo fajne, bo i KOI na Heretics będzie spoko, myślę. No wiadomo, KOI raczej jest faworytem tego spotkania, ale kto wie, no Heretics może gdzieś tam coś poddymi. Tego Ewiego na topie myślę, że trzeba pochwalić, fajny performance. I tak to botlane,
taki sobie na razie w tym Heretics, nie ma jakiegoś szału, no ale miejmy nadzieję, że też się po prostu wyrobią. G2 na SK, no bez szału w sumie meczyk, tylko to, że G2 się będzie mogło fajnie oglądać. Excel na Bad Lions, myślę, że tutaj będzie taki fajny, właśnie wyrównany poziom i z tego powodu myślę, że to nawet będzie chyba najlepszy mecz tego dnia, jeśli chodzi o taki, wiecie, poziomowo, tak bym powiedział. Chociaż KOI na Heretics myślę, że też może być nie najgorsze. Chyba że KOI po prostu to zastępuje. Jest też taka szansa. Tutaj Astralis BDS. Tragedia. Tutaj mamy G2 na Heretics meczyk, czyli no Jankos na swoją byłą drużynę, ale no... No nie ma się co oszukiwać, no tam G2 myślę, że 24-5 minut maksymalnie. Coś czuję, tak mi się wydaje. Niestety, no nie widzę tego, żeby Heretics miał jakikolwiek podjazd do G2. Przykro mi. Flatin na Excel myślę, że też fajna gierka i KOI na Mad Lions też myślę, że warto to sobie sprawdzić. No szkoda tych Astralis i BDS-ów, kurczę. Jakoś tak, no nieciekawie się to ogląda. Niedobrze, niedobrze. I następnego poniedziałkowego dnia mamy G2 na Vitality. O, nawet sobie nie zdawałem sprawy, że to będzie. O kurde bele. Poniedziałek 21.00. Oby. Aha, w ogóle a propos godzin, to ostatnio były straszne obsuwy przez jakieś tam błędy, jakieś problemy mieli. No i powiedzieli, że wyeliminują to następny raz, ale ogólnie tam było 1,5 godziny obsuwy któregoś dnia, także no trochę lipa, ale miejmy nadzieję, że będzie po prostu lepiej, co nie? Także dwie ostatnie gry w poniedziałek, dość tutaj przyjemne, muszę przyznać. No ale G2 vs Vitality, no czekam mocno. W ogóle widziałem, że Mad Lions vs KOI jest w ogóle jako, zawsze jest coś takiego jak Match of the Week. I właśnie Mad Lions vs KOI. Kiedy G2 na Vitality gra. Bardzo dziwne. Jak to jest możliwe? To są dwie najlepsze drużyny w tym sezonie. Come on, kto tam w tym rajocie? Co to ma być? Nie wiem. Dziwne. Ale no, obie drużyny 3-0 aktualnie. No i tam myślę, że będzie naprawdę dobra gierka. Zróbmy sobie becika, zróbmy sobie kuponik. Co tutaj można zarzucić? A propos mojego ostatniego beta. No właśnie, ta jedna gra tutaj. Heretics. Niestety, Jankos i ekipa. Przegrali mi 200 zł, niestety. No, myślę, że tam ta gierka była do wygrania. Reszta tam weszła, ale tylko tego Heretics mi niestety brakło. Także szkoda. Okej, odpalamy sobie leca. I zobaczmy, co byśmy chcieli sobie tutaj zagrać ładnego. Heretics 2,90 na KOI. No, jak mówiłem wcześniej, myślę, że Heretics może to wygrać. Jest taka szansa. Brałbym to pod uwagę. Aha, chwila, tutaj muszę zmienić scenę w sumie, żeby było widać. U góry mój kupon, ale chyba nie wierzę aż tak. Chyba nie. Na G2 oczywiście postawię. No nie, no to G2 po prostu, to jak oni grają. Botlane taką agresję gra. Jungler dzięki temu może się odpalać mocno na agresywne piki, jak tam Gravesa i Kindred grał. Broken Blade super, Cap super, no G2 naprawdę mega dobrze wygląda. No oby tylko ten poziom po prostu utrzymali cały czas, nie? Excel na Mad Lions, jak mówiłem, bardzo równy poziom. Oj, tutaj jest ciężko powiedzieć. Ale dam na Excel. Dziwię się, że Excel jest niżej notowany niż Mad Lions w sumie, tak szczerze powiedziawszy. Ale to nie jest takie przekonujące na pewno. Vitality na SK Gaming, myślę, że Vitality na luzie. No BDS kontra Astralis, no tutaj... No BDS niby wygrało na SK, tak? Dobrze mówię? Tak jest. Może na BDS warto tutaj zarzucić beta, no ale może to Astralis też się obudzi. No takie, jeśli miałbym stawiać tutaj BDS, bym polecał raczej, tak powiem po prostu. No G2 na Heretics, no też daję na G2. Ale może Jankos coś wyczaruje? No chciałbym wierzyć, tak wam powiem po prostu. KOI na Mad Lions, Fnatic na Excel. Kurczę, Excel 2,60 na Fnatic, które no nie przekonuje mnie aż tak bardzo. Daję na Excel to. Jest to troszkę ryzykowne na pewno, ale nie wiem, to Fnatic jakoś tak nie wygląda, no. Wybitnie. A Excel myślę, że ma bardzo duży potencjał właśnie na rozwój. No też teraz wiadomo, parę dni przerwy, parę dni treningów, rozczytania tego, co się działo, rozczytania mety, więc myślę, że Excel może się fajnie do tego przygotować. Ale no też, no to są BO1 oczywiście. A jak coś pamiętajcie, że później będziemy mieli w ogóle po tych BO1, po trzecim tygodniu będą BO3. I te BO3 będą, myślę, że ciekawe będą. Też do samego obstawiania to też myślę, że będzie fajniejsze tak naprawdę, nie? No bo jednak BO1 to BO1, a BO3 raczej zazwyczaj wygrywa lepsza drużyna, co nie? A w BO1, no niekiedy się zdarzy, że gdzieś tam jakaś jedna niefortunna akcja i gra może się wysypać, prawda? Wiecie, o co chodzi. No i dobra, jeszcze tu bym sobie kogoś jednego obstawił. Czyli tu na Vitality. Vitality 2.22. Zastanawiałbym się nad tym, szczerze wam powiem. No wiadomo, czy tu mega mocne, ale 2.22 na Vitality to jest bardzo fajny kurs. Muszę przyznać. Heretics na Fnatic 2.90. Heretics też jest tutaj zastanawiające. No to Fnatic jest jakieś takie,
takie, no nie kupuję na razie tego Fnatic. Chociaż na koi wygrali, co nie, ale... Ale no w BO1 szłoby tutaj, żeby to wyszło. Tak samo BDS na Mad Lions, też myślę, że jest jakaś szansa, że Mad Lions mogłoby tutaj coś ugrać. Kurczę, czy ja chcę szaleć jeszcze i dać to Vitality? Zaszalejmy. Kurs 18,80. Spory, no ostatnio był 10 coś, z tego co pamiętam. To znowu sobie 20 zł postawię. 300 do wyciągnięcia. No i dawaj mi to, dawaj mi to. Przyjęty zakład, pięknie. No i miejmy nadzieję, że oddadzą. Miejmy nadzieję. Jak coś pamiętajcie, pod filmem macie kodzik. Albo ewentualnie po prostu przy rejestracji kod Nerwarii sobie wklepujecie i macie tutaj te bonusy, o których mówiłem na początku. Tyle. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobał pierwszy tydzień, jak przewidujecie następny, jak myślicie, jakie dwie drużyny odpadną po tych trzech tygodniach. No ja myślę, że Astralis, no i chyba BDS, no. Chociaż BDS wygrał na SK. Oby nie Heretics, tylko tak powiem. Ale chyba BDS bym skreślił. Astralis BDS. Tak myślę, no. I chyba myślę, że większość ludzi też, ale może myślicie coś innego, więc dajcie znać w komentarzach. Tyle. Dziękuję pięknie za obejrzenie. Zapraszam na streamy. Inny film na YouTube. Życzę wam miłego ciąga.